Так, у нас, ну, напевно, вже остання пряма трансляція, стрім. Пікніки в повному, як би, по-російськи, розгарі, так? Перепрошую за російську мову. Зараз ми підійдемо до палатки А2, Академія Горнішо Путніца в Кракові. Тут є дуже цікаві розробки в плані, ну, вони пишуть, AGH Solar Bot Team. Це їхня команда. І вони представляють дуже цікаві, мені здається, робототехнічні такі напрацювання. Попробуємо то зафільмувати і протранслювати. Так, то є такий цікавий комплекс. Elementy elektroniczne się komunikują między sobą, żeby na przykład jedna osoba pracująca ze sterownikiem do pół, druga osoba pracująca ze sterownikiem do manipulatora, muszą ustalić wspólny protokół komunikacji, żeby oba te urządzenia mogły się do tej samej magistrali komunikować. To jest nasz drugi właśnie, kupiliśmy, dużo lepszy niż pierwszy. Dużo bardziej ujednolicony, jeżeli chodzi o projekty, bo na przykład właśnie sterownik do pół, sterownik do manipulatora, to jest fizycznie bardzo podobna płytka, która składa się praktycznie z takich samych części, że tylko software, który też jest oparty na tych samych bibliotekach, między innymi komunikacji między urządzeniami, protestuje się magistralą, to jest magistrala opracowana w Japonii przez Toyota chyba, w latach 80. Generalnie wykorzystywana właściwie w każdym samochodzie od tego czasu, to jest bardzo niezawodna, szybka, dość prosta w obsłudze i odporna na wszelkiego rodzaju zakłócenia i interferencje, które tutaj się pojawiają. Mamy dość potężne silniki, które są blisko przewodu, więc indukują zawsze wody. Ale ta magistrala, ponieważ jest różnicowa z natury, sprawia, że praktycznie nie ma to znaczenia. Так, дійсно цікаві напрацювання.